Cześć moi drodzy, witam Was w mojej flagowej serii na tym kanale. Historie wielkich postaci. Dzisiaj będzie o postaci niejednoznacznej, jaką jest na pewno Sławomir. Bo choć w polskim showbiznesie króluje już jakiś czas, ale tak naprawdę Sławomir jest aktorem i zaczynał od pomniejszych ról w takich filmach jak chociażby Karol, człowiek, który został papieżem, czy Pod mocnym aniołem. Później dlatego dla niektórych nieoczekiwanie pojawił się na scenie, a niektórzy nawet stawiają odważne tezy, jakoby cały jego wizerunek był totalną ściemą. Jak to możliwe, że wszyscy Polacy w tę ściemę uwierzyli? Czy to tak naprawdę w ogóle jest ściema? W dzisiejszym odcinku Wam zdradzę. Więc zapraszam Was serdecznie, jeśli i Wy macie ochotę oglądać ten odcinek, no to jesteśmy kwita. Sławomir Zapała urodził się 19 marca 1983 roku w Krakowie. Natomiast jego rodzina pochodzi ze wsi Konina. Natomiast wakacje jako dziecko zwykle spędzał u dziadków w Bieszczadach. Miałem dzidę, biegałem po lesie, chodziłem z dziadkami na grzyby, tarzałem się po łąkach, taplałem w błocie. Zgodnie z zasadą, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, to dlatego dzisiaj jestem takim radosnym mężczyzną, mówił pytany o swoje dzieciństwo. Natomiast jego wzorem był zawsze tata, Andrzej Górol, z Gorców dokładnie, który pracował jako operator ciężkiego sprzętu. Dlatego Sławomir umie jeździć różnymi sprzętami, na przykład koparką. I było to na tyle ważne w jego życiu przeżycie i wydarzenie, że jako dorosły mężczyzna, teraz kiedy go na to stać, no bo czuć pieniądze, umówmy się, sprawił sobie taką koparkę, żeby nią sobie pomykać. Natomiast jeśli chodzi o tą artystyczną stronę, to raczej odpowiadała za nią mama, która nauczyła go pisać wiersze, ona z nim muzykowała, śpiewała, ale i tata grał na trąbce, akordeonie, więc można powiedzieć, że rodzice porówno zaszczepili w nim tę pasję. Jego mama, mimo że jest pielęgniarką, to bardzo artystycznie podchodziła do rozwoju syna, który widać było, że ma ten artyzm we krwi. I choć początkowo tak interesował się muzyką, to zapytała go, czy chciałby pójść do szkoły muzycznej, czy może woli postawić na teatr. I Sławomir wybrał ten drugi. Zapisała go do Teatru Muzycznego w Nowochódzkim Centrum Kultury. Teatr ten nazywał się Nowa Akademia i było to wspaniałe miejsce do spędzania i przeżywania dzieciństwa, a także młodości. I wiem na ten temat bardzo dużo, bo należałam do tego samego teatru i tam jako dziecko po raz pierwszy spotkałam Sławomira właśnie. Choć on mnie może nie pamiętać, ja pamiętam bardzo dobrze jego, bo on już należał do tej grupy nastolatków, kiedy ja jeszcze należałam do grupy dzieciaków. Był tam pan aktor Wojciech, który się nami zajmował, pan Paweł uczył nas muzyki. Wystawialiśmy spektakle, razem jeździliśmy na wakacje i naprawdę bardzo dużą grupę przyjaciół stamtąd mam i to, co mi się przydarzyło w tym teatrze, to było najlepsze moje wspomnienie z dzieciństwa i najlepsze miejsce na spędzanie wolnego czasu dla takiego gałgana, więc myślę, że Sławomir podziela moje zdanie, bo nie wiem, jak mogło się w akademii nie podobać. Uczęszczał też na lekcje śpiewu klasycznego. Chodził na lekcje gry na gitarze, dzięki czemu dzisiaj komponuje piosenki. Zresztą rodzice jeździli z nim na różne przeglądy. Festiwale piosenki dziecięcej. I 3 razy w tygodniu wozili do Nowochódzkiego Centrum Kultury na już wspomniane zajęcia w Nowej Akademii. A w wakacje, tak jak Wam wspominałam, był u dziadków, gdzie pomagał na przykład w żniwach. Zakupy to były wyprawy. Najpierw z górki, potem pod górkę. Jawornik Polski zawsze kojarzył mi się z luksusem, bo tam mogłem jeździć na lody, napić się oranżady. Bardzo miło wspominam momenty, kiedy teraz po latach możemy wrócić do Jawornika i zagrać tam koncert, zobaczyć się z rodziną i sąsiadami, mówi. Ze Sławomirem łączy mnie jeszcze jedno. Podejście do szkoły. A dokładnie do tego, jak wyglądała nasza edukacja na etapie szkoły podstawowej. Naprawdę starałem się być dobrym uczniem. Byłem niezły z polskiego i z angielskiego, ale źle mi szły matematyka, chemia i fizyka, których kompletnie nie rozumiałem. Doszło do tego, że gdy na matematyce mieliśmy całki, powiedziałem mojej nauczycielce, że nigdy mi one się nie przydadzą i na szczęście odpuściła mi. Ale potem wydarzył się prywatny dramat Sławomira, kiedy w liceum okazało się, że w klasie jest z ponad 30 dziewczynami. On sam. A bycie rodzynkiem miało swoje ciemne strony. Kiedy przyszła studiówka, obiecałem, że zatańczę tego wieczora ze wszystkimi koleżankami. Asia Żak, która była moją parą na studniówce, obraziła się na mnie, bo całą noc spędziłem z innymi
innymi dziewczynami, a nie z nią. Potem chyba w związku ze swoją pasją pielęgnowaną przez lata postanowił zdawać na studia aktorskie w Krakowie. Już wtedy okazało się, że ma naprawdę wielki dar rozbawiania innych ludzi. Na egzaminie u Anny Dymnej chciał odegrać swoje zadanie bardzo poważnie, ale wszyscy pokładali się ze śmiechu. Zrozumiał, że musi to wykorzystać w przyszłości. Studia ukończył w 2006 roku, a już od 2003 pojawiał się w filmach i serialach, grając głównie epizodyczne i drugoplanowe role. Tak jak wam powiedziałam w filmie Karol, człowiek, który został papieżem. Ale także w czasie Honoru, Prawie Agaty, Ojcu Mateuszu, Świecie według kiepskich, Popiełuszko, Wolność jest z nas, Prosto w serce, Hotel 52, Pod mocnym aniołem, Planeta singli, Listy do M, Jestem mordercą czy Futro z misia. Występował także na deskach teatrów Bagatela, Rozrywki, Kamienica, Neboli czy Studio. Jeśli chodzi o życie prywatne, to ułożyło mu się w 2011 roku, kiedy poślubił Magdalenę Kajrowicz, znaną teraz jako Kajra. Również aktorkę i piosenkarkę. Para miała poznać się już na studiach. Występowali bowiem razem w spektaklu Wampir. Ale ponoć jeszcze wtedy nie zapałali do siebie uczuciem, a jedyne co ich łączyło to dość koleżeńskie relacje, bez jakichś matrymonialnych uniesień. Sławomir był rok wyżej ode mnie w krakowskiej szkole teatralnej, mówiła w rozmowie z Faktem Magdalena. Jednak małżeństwo wielokrotnie w wywiadach powtarzało historię spontanicznego poznania w US&A, jak mówi Sławomir, gdzie pani Magdalena miała pracować jako kelnerka. Ale potem wam powiem a propos tej niby ściemy, że możliwe, że jest to element wizerunku Sławomira, jaki para wymyśliła. Po prostu. Media trochę to okrzyknęły ściemą, a tak naprawdę nawet jeśli nie wszystko jest tutaj prawdą, to jest to rola, którą para aktorów przed nami odgrywa. Sławomir ponoć zachwycił się Magdaleną, trudno było mu przejść koło niej obojętnie, ale nie rozpoznał jej ze studiów. To nie jest powód do dumy, że jej nie poznałem, ale na moją obronę wyglądała jak portorykanka, mówił. Wychodząc zostawił jej ponoć przeogromny napiwek, czym zwrócił uwagę pani Magdaleny. Sławomir miał warsztat, a ja po prostu pojechałam do roboty jako kelnerka. Gdy się tam spotkaliśmy, Sławomir mnie po prostu nie poznał. Zagadał do mnie w knajpie po hiszpańsku. Ja mu dałam pierogi, a on zostawił mi ogromny napiwek. Może było mu wstyd, mówiła. Ale po powrocie do Polski ich relacja się odnowiła, zaczęli się wspierać i w niedługim czasie okazało się, że być może będzie z tego coś więcej. Rozumieli, że nie potrafią bez siebie żyć. To był jeden moment, kiedy zrozumiałam, że to jest człowiek, z którym spędzę resztę życia i będę miała z nim dzieci, mówiła mimo wszystko. I faktycznie szybko doszło do zaręczyn, a potem do hucznego wesela, które jak na górali przystało, trwało 7 dni, hej! Uroczystość odbyła się w górach miejscowości Koninki. Bawiło się 120 osób, wesele trwało 7 dni, jak już wam mówiłam. Wśród gości bawili się Joanna Kulik, Paweł Domaga, z Zuzą Grabowską, Kuba Wieczorek czy Krzysztof Piątkowski, a państwo młodzi swój pierwszy taniec zatańczyli do piosenki Oczarowanie w podróż poślubną, udając się do Tajlandii. I od tamtej pory są nierozłączni, razem pracują, razem odpoczywają, razem wychowują syna. A żona śpiewa w jego chórkach i zawsze jest blisko. Ich syn Kordian przyszedł na świat w 2016 roku. Ale właśnie niektórzy mówią, że to wszystko, to USA, o którym Sławomir tyle wspomina, też jest generalnie element tego wizerunku, bo nigdzie nie widać było żadnych nagrań, zdjęć z tego okresu, kiedy on tam był. Ponoć za wykreowanie tego wizerunku, wymyślenie wizerunku Sławomira, gwiazdy rock polo, odpowiedzialni są przyjaciele Sławomira, Tymon Tymański czy Piotr Kędzierski. To oni mieli wymyślić również amerykańskie powitanie, cześć tu Sławomir. Jako Sławomir rozpoczął karierę w 2015 roku, kiedy to wypuścił utwór Megiera, który ja osobiście uwielbiam. I trzeba przyznać, że mimo, że to wszystko było humorystyczne, to muzyka jest dobra, pomysł jest jeszcze lepszy i oczywiście wykonanie jest na najwyższym poziomie, bo w teledyskach Sławomira występowały największe polskie gwiazdy. Jeżeli chodzi o Megierę, to można było tam przecież zobaczyć na przykład Ewę Kasprzyk, Krzysztofa Kiersznowskiego. W teledysku Aneta wystąpiła Małgorzata Socha. To wtedy też Sławomir mówił, że w jego teledyskach czuć pieniądz.
A w 2017 roku, chyba zupełnie nieoczekiwanie dla Sławomira, wypłynął on już na totalnie szerokie wody, jeśli chodzi o rozpoznawalność, za sprawą piosenki Miłość Zakopane. A czemu mi się wydaje, że Sławomir był zaskoczony? Bo okazało się, że wszystkie te piosenki, do których przygotowywał pieczołowicie dopracowane teledyski, i one były dopieszczone, dopięte na ostatni guzik, robiły furorę, ale nie aż taką jak Miłość Zakopanym, która nawet ten teledysk miała taki po prostu zrobiony przy okazji. Myślę, że wielka popularność tego utworu zaskoczyła samego Sławomira. Wydana została płyta The Greatest Hits, która w krótkim czasie pokryła się platyną. W 2016 roku Sławomir poszedł za ciosem. Wystąpił w Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami i kilku innych programach. Na przykład Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie wcielił się na przykład Freddiego Mercurego, a jego wcielenie docenił sam Brian May, współzałożyciel zespołu Queen, bo tak jak Wam mówię, trzeba docenić, że Sławomir może się wydawać niektórym obciachowy i tak dalej, ale to jest jego rola. Tak naprawdę to jest bardzo utalentowany aktor, również utalentowany muzycznie. Potem były kolejne hity, Ty mała znów zarosłaś, następny album The Best Of, Weselny pyton chociażby. I w międzyczasie, korzystając ze swojej popularności, Sławomir także stał się wraz z żoną prezenterem telewizyjnym. Prowadzili swój własny program na antenie Zoom TV, a później w TVP Tak to leciało, ale też Big Music Quiz. Choć mówiono, że tam nie wszystko wypaliło, bo właśnie na tej fali trudne były jakieś kontrakty, Sławomir nie chciał się ograniczać, nie chciał na wyłączność. Krążą też plotki, że jego żona bardzo wymagającą osobą jest. Ja, robiąc wywiady w Tańcu z Gwiazdami, raz się o tym przekonałam, ale słuchajcie, musi być w każdym małżeństwie ten dobry policjant i ten gorszy, bo inaczej jakby wszyscy byli dobrym, to by się to szybko rozsypało. Najważniejsze, że im to pasuje, a oni sami przekonują, że bardzo się po prostu lubią. A na dodatek kochają i nic bez siebie nie zrobią. Prowadzą także program Śląska Karuzela, gdzie promują śląskie szlagiery i zapowiadają artystów właśnie związanych z tą sceną śląską, z tym gatunkiem muzycznym, jakim są śląskie szlagiery. Chcecie może jakieś gwieździe śląskich szlagierów odcinek? Ja zrobiłam kiedyś o Teresie Werner. Dajcie znać, czy ktoś taki Was interesuje. A żona Sławomira, Kajra, przyznaje, że ona jest motorem napędowym tej całej maszyny. Myślę, że jak każda kobieta wychowuje swojego faceta, przyznaje. Nie ma w domu odpoczywania i leniuchowania, jest tylko systematyczność. I obydwoje deklarują się jako osoby mocno wierzące i mówią, że są ze sobą na dobre i na złe, choć bywają u nich w domu spiny. To jest wojna każdego dnia, ale warto się starać. My czasem chcemy się pozabijać, szczególnie jak pracujemy nad jakąś piosenką, klipem czy montażem, to są emocje. Tutaj nie ma miękkiej gry, tu lecą szklanki, platynowe płyty, nieraz zbijam. To się zdarzało, kupuję wtedy szybę za 50 zł, naprawiam i tyle, mówił w wywiadzie dla Plotka. Ale chyba w związku z tymi doniesieniami pojawiły się także obawy, że to małżeństwo może przejść do historii. Internetowe portale zaczęły sugerować, że Sławomir ma już dość i chce wnieść pozew o rozwód. Nie przeszli nasi dzisiejsi bohaterzy obojętnie wobec takich sugestii i odpowiedzieli. Generalnie jak nie ma tej nutki pikanterii, tematu niezgody, to trudno i nudno by było. Więc dobrze, kiedy zawsze się można o coś posprzeczać, przynajmniej wiadomo, że chyba nam zależy na sobie. Gdybyśmy się nie sprzeczali, to by znaczyło, że odpuszczamy. A Kajra postanowiła też sprawę jasno postawić, co z tym rozwodem. I dodała, że zamierza u boku aktora i piosenkarza być do końca swojego życia. Powiedzieliśmy sobie tak 11 lat temu. Wesele trwało 7 dni. Ja nie zamierzam tego z nikim i nigdy powtarzać. Niestety, Sławomir będzie się ze mną męczył do grobowej deski. Z przyjemnością się pomęczę, odpowiadał jej na to mąż. Ja też nie zamierzam tego powtarzać. Sam wybierałem piękną żonę i jestem szczęśliwy. Ja bym skomentował, że to najpiękniejsze lata, które trwają i bardzo się cieszymy z naszego małżeństwa. Absolutnie idzie to w dobrym kierunku. No więc skoro jest tak super, to jaki jest przepis na udany związek tej pary? Oprócz tego, że trzeba się grubo pokłócić i rzucać różnymi przedmiotami w domu, to jest przyjaźń. My lubimy ze sobą pracować. To nam pomaga. A poza tym, dla mnie to są takie prozaiczne rzeczy, które trzeba zrobić. Nie ma czasu na gwiazdożenie, na wodę sodową, mówił w rozmowie z Izabelą Janachowską, kiedy opowiadali właśnie o tym 7-dniowym weselu. A jego żona dodawała, uczyliśmy się siebie nawzajem dość długo,
długo, ale też nie z zamierzeniem, że będziemy siebie zmieniać, tylko braliśmy się z całym inwentarzem. No właśnie, ja słyszałam kiedyś taką bardzo mądrą panią psycholog, która powiedziała, że jeżeli chcesz coś zmienić, na przykład w swojej relacji, chociażby małżeńskiej, to jedyną osobą, którą możesz zmienić ty, jesteś właśnie ty sam, ty sama. Bo drugiej osoby nie zmienisz. Zawsze każdy musi chcieć zmienić siebie. I ja też uważam, że tak generalnie, na przykład brać sobie kogoś za partnera po to, żeby go jakoś zmieniać, to już jest błędne założenie. Uważam, że ludzie się jakoś na maksa nie zmieniają. Mogą delikatnie zboczyć w prawo czy w lewo, w zależności od tego, jak wygląda to życie. Wiadomo, że kształtujemy siebie nawzajem, ale że z taką misją podejdziemy do tego, że a ten mój chłop to niedobry. Pije, bije, zdradza, ale ja go zmienię. Miłość przecież przezwycięża wszystko. No, to jest dobre w komediach romantycznych. W życiu średnio się sprawdza, bo życie jest długie i skomplikowane. A żeby było proste i nieskomplikowane, życzę Sławomirowi i Magdalenie, no i oczywiście kolejnych hitów. Dajcie znać, czy dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że był taki humorystyczny, wprawił Was w dobry nastrój, no i że byliście ciekawi, jak wyglądała ta kreacja Sławomira. Co jeszcze dla nas szykuje? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. I dowiem się także, jakie odcinki Wy chętnie byście zobaczyli. Być może właśnie takie radosne. Dajcie znać, jakie powinnam dla Was zrobić. I oczywiście pamiętajcie, że widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Do zobaczenia. A, i w karcie znajdziecie inne odcinki, które zrobiłam już. Może ich nie widzieliście, więc warto sobie przypomnieć. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa, dzięki.